Wiecie, w tym roku mi się nie chce do tych Żydów iść, ani tak nie byłam, ani na zakończenie. Nie mam ochoty po prostu, wiesz. To wiadomo, że Warszawa to pójdzie i do Żydów. Mohery pójdą do Żydów i wszędzie pójdą, potem się gapią, wiesz, na ciebie, że na tych Świadków Jehowy się patrzą, dlaczego oni tacy mają, są eleganccy, ładnie są ubrani, a przecież oni nie balują, nie świętują, imienin nie obchodzą, urodzin nie obchodzą. Proszę cię. Nie piją chyba. I oszczędzają. Można pić, dlaczego nie? Można pić, ale przynajmniej oszczędzają pieniądze, na bzdury nie wydają. A motłochy wydają na wszystko. Na wszystko wydają pieniądze. No to ja przepraszam bardzo. Jak są głupi, to wiesz, na wszystko pieniądze wydają. Urodziny nie, imieniny nie, bo to wszystko są pogańskie, to rodowodem się pokazuje, to są pogańskie obyczaje. Jezus nic nie każe obchodzić takich rzeczy. Na urodziny, na imieniny, wiesz co się stało. Ścięto głowę Jana Chrzciciela. Żona Heroda zażyczyła prezent dla siebie. No tasi, no tacy, no misie, głowy Jana Chrzciciela. Także takie urodziny się odbywają, wiesz. Tutaj gdzieś Polacy sami ze sobą nie mogą dać rady, a jeszcze jakby Arabów tu przy tego, przy telepali, to ja nie wiem, co by to było. Na pewno by coś tu już leciało. A ja dziękuję bez nogi, bez ręki, wiesz, ręka, noga, mózg na ścianie. To wiesz, to jest wielkie niebezpieczeństwo. No. Tak gapią się, wiesz, że jak znają sąsiada czy sąsiadkę, że Świadkowie Jehowy, dlaczego ci ludzie tacy bogaci? Oni muszą dostawać dolary z Ameryki, no bo oni elegancko ubrani, bo to, bo tamto. A przecież Świadkowie Jehowy nie idą w czwartek, piątek w cuk, piwa nie chlają, alkoholi nie nadużywają, nie balują, bo to po co? Całe życie może być pięknym balem, ale wiesz... Jakie wrzaski, coraz bardziej krzyczą, ja nie wiem, co to się dzieje, linia mysia. Jak przychodzi Boże Narodzenie, to naród hipochondryczny, nerwowy, agresywny. Dlaczego? No bo w kolejkach się biją, przecież wiadomo. Teraz coś się stało. Jest źle. Ja to wyczuwam, jak się gapi się, dziad się gapi na wszystko, na twoje buty, na to. Obcina, jak to ten Ireczek mówi, patrz kurwa, obcina już, obcina. Ja mówię, słuchaj, no tak mówisz, obcina, ja to nie wiem tego słowa, ale to znaczy, że ogląda, od góry do dołu. To znaczy, że możesz od nogi wymyć, a będziesz miał pokaz nogi, kosnuk. Dajcie spokój, żeby to szlak trafił. Ta Alicja Socha mówiła w Anglo-Ameryce Białystok, żeby to szlak trafił. Po co te święta? Po co to bydło leci w tej Afryce? Te krowy, te antylopa gnu. Po co to Bóg stworzył? Mówi, tak mi się to ten świat nie podoba. Mówi, po co to Bóg stworzył? Ja mówię, słuchaj, widać, że miało być inaczej, jest równowaga zachwiana. Po co stworzył? Nie miało być, jak jest, po co stworzył. I to też taka katoliczka, która nie chodzi do kościoła, ale nadaje, nadaje. Po co to wszystko? Także wibracje moherowe w Warszawie są nieciekawe. Nieciekawe, proszę Państwa. Nieciekawe. A Jaćka z Tauritką się zaczęły kłócić, że ta opiekuje się tą Krystyny domem, ukradła jej kapelusz, wiesz, słomkowy. Mówi, ona niedługo, kurwa, pół domu jej wyniesie. A Jaćka mówi. A
jak na wzmacniacze dałam wszystko, bo słuchaj, ta Litka się wściekła, mówi, nie, jutro pojedzie do szpitala. Ja mówię, nic nie zrobisz, ona jej klucze dała i ona pilnuje. A z ciebie zrobiła złodziejkę. Mówi, no. A z tej zrobiła złodziejkę. Bo ona jest chciwa, to jest fakt, ale wiesz. Tamta Krysia to już może nie wrócić ze szpitala. Będzie drugie mieszkanie. Ale no, to nie prywatne to. To momentalnie zamkną i do widzenia. Gdzie miała. Także proszę Państwa, naród tutaj w Warszawie, moherowy, coraz bardziej, no niestety, niestety, taka prawda. Taka jest prawda, proszę Państwa, że jak na 11 listopada na imieniny Marcina, no to naród hipochondryczny, z cegówkami, z kamieniami, no to jak tutaj 3 miliony w tej Warszawie jest, no to możecie sobie Państwo wyobrazić, jaka agresja, na policję, no bo to zawsze trzeba było przeciwko rządom, a w liście 13 rozdział do Rzymian apostoł Paweł pisze, abyście byli podporządkowani władzom zwierzchnim. No to kto to się stosuje? Wiadomo, że mohery się nie stosują, a modlić się to tam, wiesz, bramą z kości słoniowej itp. i tamte, to udawać, że się modlą, to oni się modlą. No. Także proszę Państwa, w tym roku do tych Żydów nie posłam, z tym Mareczkiem tam jako VIP-y obserwować, chociażby człowiek sobie pooglądał, ale mnie to nie pasjonuje. Nie ma tutaj prawosławnych do Żydów, nie? Także niech mohery zagonieni się poczują na mszę jeszcze u świętej Anny od 21 do 22 święta msza, niech sobie się wymodlą. No. 15:20, Elżbieta Mazur. Doskonały początek drugiej połowy meczu dla Kazachstanu. W zaledwie kilka minut zdobyli dwie bramki i wyrównali w Astanie w meczu eliminacji Mistrzostw Świata z Polską 2-2. W związku z atakami na Polaków planowany jest pilny wyjazd do Londynu szefa MSZ-u Witolda Waszczykowskiego, ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry i szefa MSWiA Mariusza Błaszczaka. A widzisz, w Londynie. Termin wizyty nie jest jeszcze znany. Nasila się. Rano zbiera się zarząd PO. Władze największej partii opozycyjnej omówią sytuację w stolicy w związku z nieprawidłowościami przy reprywatyzacji. Jeden z głównych tematów to także plany złożenia w Sejmie wniosku o odwołanie minister edukacji Anny Zalewskiej. Od jutra poważne utrudnienia w okolicy Częstochowy. Chodzi o budowę węzła Częstochowa Północ na A1 na wylocie w stronę Warszawy. Kierowcy powinni spodziewać się sporych ograniczeń i potrwają one ponad rok. Pełne wydanie informacji o 20. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Gdzieś tu Polska grała, także wiesz, tyle atrakcji pod pałacem, byłeś tam i murzyni śpiewają i wiesz, cyganów pełno. Tylko nie ma, tak jak mówię, ani prawosławnych, ani mormonów, ani ewangelików, ani świadków Jehowy, no bo jak Biblia w śmietniku, to po co? Przy niedzieli o sporcie.